No, nagle mnie wyłączyło, no ale trudno. Jestem na parkingu. Cofam do tyłu. Bajerant kurtkę amerykańską założył z emblematami jakiejś dywizji, nazwijmy. Ach, mam pas zakładany. Byłem młody, 17 lat. To jeszcze te krawaciarze tutaj, te stare sumki, młodsze sumie ode mnie, to nie mieli pojęcia o tym. Chodziłem wtedy w oryginalnej bluzie amerykańskiej z tej powietrzno-decantowej. W idealnym stanie była. Weź kolegi, nie wiem, ojciec czy kuzyn był w Stanach i przywiózł. No, dostałem w prezencie, jak to się mówi, chciałem zapłacić, ale nie dostałem. No i chodziłem wtedy, no to były fajne czasy, czyli to były lata 70. Między 1970 a 74, bo w tym czasie tam mniej więcej przebywałem w Starowej Woli do 75, plus minus 5 lat, nawet nie, bo w 9 to 6. To wtedy też było fajne. Będzie dzień ładny, na pewno. Ja wiem, że to jest starość, ale muszę popytać się, bo tak te policzki trochę się takie robiły dziwnawe, nazwijmy. Może by je trochę jeszcze, znaczy się, ktoś powie botoks, ale ja nie jestem szepnięty na głowę. Wiem, że kremy są odpowiednie, że można coś tam jeszcze zaradzić, powiedzmy. Kamizelki powinny być, nie wiem kto.
Dobra. To tutaj powiedzmy, że koniec robimy. I tak jak mówię, miłego, najlepszego dla wszystkich jeszcze raz. Miłego weekendu, zdrowiu, spokoju i na święta zaduszki.